Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Matt, to kolejny odcinek ze Slime Ranchera. Dzisiaj jesteśmy w dokach. Myślałem, że z tej strony by zachodziło słońce, ale niestety się pomyliłem i słońce zachodzi z tamtej strony. Więc jedyne, co możemy obejrzeć, to wschodzący wielki slajmowy księżyc. A dzisiaj tu jesteśmy tak w późnej porze z powodu dość prostego. Dzisiaj pokażę wam pewien bug, który może wam ułatwić dekorowanie waszej farmy za pomocą świateł, które tam widzicie obok tych dwóch Boom Gordo. Jeżeli chcecie to robić, to z góry ostrzegam, że trzeba się pośpieszyć, ponieważ to najprawdopodobniej ten bug zostanie naprawiony w najbliższym update'cie, czyli tym, gdzie będzie Ogn Northeast. Ale wracając, mamy tutaj dwa Boom Slime'y, mam 50 Briar Henów i pokażę wam, jak dość szybko udekorować wasze farmy. A może się tylko trzeba było rzucić na końcu? Jak widać, nie trzeba było. I proszę bardzo, tak ładniej, o wiele ładniej. Oj, niech to. W każdym razie, tak ładniej, o wiele ładniej i szybciej według mnie można udekorować farmę. Czemu się ruszasz, skrzynko? Olej jakiś na kiju. No nic, tych Boom Slime'ów nie potrzebuję. One na mnie też nie potrzebują, z tego co widzę. I mogę nakarmić tego wielkiego Booma. O nie, droga kurko. Chciałoby się. Jeszcze nie. Potrzebuję jeszcze pewnie. Miałem 24, czy potrzebuję dokładnie. O, Briar Hen, perfekcyjnie. Dokładnie tego kuraka potrzebuję. Albo więcej. Serio? Patrzcie, no nie starczyło nam kur. Ale przypał. Chyba przez to, że tą jedną zjadł ten koleżka. Dlatego szybko skoczymy sobie. Tak, widzę was, inne Boom Slime'y. Szybko sobie skoczymy do tego miejsca po jakąś kurę. Albo nawet dwie, żeby przypadkiem nic się nie podziało. I sprawdzimy, jak będzie wyglądała druga część. Aj. I boom. Proszę was bardzo. Ależ kawałki tutaj są jeszcze jego. Dobra, znikajcie. Znikajcie, nikt was nie chce. Znikajcie. Znikać, koleżkowie. Ty też znikaj. Sprawdzamy, co jest w skrzynkę. Oprócz bardzo nikłej ilości pieniędzy, resources i kilka slime'ów, ale tego też nie potrzebuję. To niech tutaj sobie leży. Jeszcze ty tu jesteś? A, próbuję się utrzymać, ale nie ma tak dobrze. Ty też nie. Papa. O! Dziwna cebula. W każdym razie, jeżeli chcecie sobie udekorować farmę w ten sposób, to polecam to zrobić zanim wejdzie nowy update z Ognym Mortizem, ponieważ z tego co wiem z Twittera twórców, to zostanie oczywiście, to jest bug, który oczywiście zostanie oczywiście, a nie potrzebuję tej cebuli, oczywiście zostanie zlikwidowany. Wprawdzie jeszcze nie teraz, dopiero w tym najbliższym update'cie, ale jednak. A co do tego update'u, to kto wie, prace nadal są wciąż, prace nad tym nowym, nad dziczą nadal trwają, więc trochę to jednak chyba potrwa. Trochę dłużej niż byśmy się mogli spodziewać, co najmniej z miesiąc według mnie. Albo nawet dwa. I to by było na tyle w tym krótkim odcinku. Polecam wam ten sposób, szybciej jest, tylko wciąż trzeba zebrać te światełka, prawda? Żeby móc je nałożyć na Boom Slime'y. Mogąc zrobić trochę dalej, a ciekawe, czy tam się dało, tam się nie dało położyć. Tam się nie dało położyć łapek, tak jakby tych pułapek na slime, no wiecie, Master Gordo snerów. Od tych dokładnie, tylko że potrzebne są Master Gordo, żeby położyć tam jedzenie ulubione slime, a kiedy przyjdzie ten konkretny slime, którego chcemy. No nic, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcinków ze Slime Ranchera. Nie wiem kiedy,
Na pewno będę live ze Slime Ranchera, jak tylko bije najnowszy update z Ogniem Motyzem, ale wcześniej bym się nie spodziewał. A niech cię pepe, panie chmuro, znowu nam zasłaniasz księżyc. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, hej. Na razie, cześć.